Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Dziś zapraszam Was na krótką demonstrację działania narzędzia do automatyzowania różnych operacji w systemie macOS, czyli po prostu systemowego automatora. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować na początek, ponieważ planuję to nagranie przygotować jako pierwsze, demonstrację chciałbym przeprowadzić z wykorzystaniem aplikacji FineReader i stworzyć prostą czynność folderów polegającą na tym, że w momencie, gdy skopiuję sobie jakiś dokument niedostępny, skan w formacie JPG czy PDF czy tam innym, że ten plik zostanie automatycznie rozpoznany i przekonwertowany do formatu tekstowego. Ponieważ sporo takich plików dostaję, irytuje mnie, że za każdym razem muszę otwierać FineReadera, chciałbym ten proces automatyzować i dzisiaj Wam pokażę, jak tego dokonać. Będę to robił z marszu, tak więc jakieś dokładniejsze opisy odsyłam do mojej szuflady, gdzie postaram się na bazie tego nagrania przygotować opis krok po kroku. A teraz po prostu spróbujemy to zrobić z marszu, tak abyście zobaczyli, jak to wygląda, gdy próbujemy samemu coś sobie takiego stworzyć, szukając pewnych opcji. Ponieważ jest to nagranie dla osób już na pewnym poziomie zaawansowania, nie będę spowalniał gadacza, bo te osoby już powinny być przyzwyczajone do rozumienia syntezy mowy. Tak więc, czego potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście FineReadera wspomnianego, czy innej aplikacji, która umożliwia rozpoznawanie tekstu i ma takie API, czyli funkcje, która może być wykorzystana przez automatora do właśnie konwersji do pliku tekstowego. I oczywiście katalog, do którego będziemy kopiować. Więc zacznijmy może od właśnie stworzenia tego katalogu. Więc w tym celu przejdę sobie do widok listy. Obrazki folder. Odpowiedniego katalogu. Załączniki folder. I tutaj stworzymy sobie w tej lokalizacji. Przypominam, Command Shift N, nowy folder w Finderze. Folder bez nazwy, zaznaczenie rozpoznane. Rozpoznane. Niech tak się nazywa katalog. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego. Teraz przejdziemy sobie do katalogu z aplikacjami. No i tu oczywiście wybieramy automatora, otwieramy go Command O. Przestrzeń z Quick Team Player, zawierająca okno nagrania z ekranu. Automator, otwórz, dialog, pokaż pasek boczny. Otwiera nam się automator i tutaj też nie wchodząc w szczegóły, co mamy na ekranie, naciskam po prostu Command N, żeby utworzyć jak gdyby nową czynność czy usługę. Nowe, wybierz typ dokumentu. Wybieram typ dokumentu i teraz strzałkami góra-dół. Czynność folderu. Kolejka czynności. Mogę wybrać kolejkę czynności lub czynności folderu. Ponieważ my będziemy bazować na katalogu, wybieramy czynność folderu i tabulatorem przechodzę na przycisk wybierz. Otwórz istnienie, zamknij, wybierz. Wybierz. Dialog dla okno bez nazwy 4. Ok, teraz tabulatorem przechodzę na tabelę czynności bibliotek. Nazwa puste. Biblioteka czynności, wiersz 1 z 19. Biblioteka czynności zaznaczone. I wybieram sobie pierwszą czynność, Ślądki. Czy grupę czynności, strzałkami góra-dół. Filmy, intek, kalendarz, kontakty, mail, muzyka. Też dotyczącą folderów. Narzędzia, pliki i czyli foldery. Pliki i foldery. Staję na nim po prostu fokusem voiceovera. Naciskam tabulator, przechodząc do tabeli czynności. Czynności, wiersz 1 z 28. I tu wybieram sobie spośród wielu innych czynności. Powiem, że prośba o rzeczy, prośba o serwer, przenieś rzeczy, przenieś rzeczy, przydzielę takie to rzeczom, sortuj rzeczy, ustaw aplikacji, przenieś rzeczy Tindera do kosza, przenieś rzeczy, prośba o serwer, prośba o rzeczy Tindera, powiem rzeczy Tindera, połącz się z serwerami, pokaż rzeczy Tindera, pobierz zaznaczone rzeczy Tindera, pobierz zawartość folderu. O, pobierz zawartość folderu, czyli chcemy, aby jakby ta funkcja sprawiała, że na początku pliki kopiowane do danego katalogu będą wykorzystywane przez daną czynność. Nacisnąłem w tym momencie spację. Wracam się Shift Tab. Biblioteka czynności, wiersz 12 z 19. Pliki i foldery z powrotem zaznaczone. Do biblioteki czynności i wybieram sobie drugą narzędzia, czynność, muzyka, mail, grupę kontakty, czynności. Kalendarz, ponieważ chcę teraz bazować na dokumentach, to filmy, szukam dokumenty. Grupy dokumenty. Naciskam ponownie tabulator, przechodząc na czynności, wiersz 1 z 11. I tu wybieram sobie convert to TXT. Cynuwet to HTML dokument. Konwertuj do TXT. Cynuwet to dokument. Cynuwet to PDF dokument. Cynuwet to PowerPoint Plus. Cynuwet to RTF dokument. Cynuwet to TXT dokument. Konwert to TXT. Tu daję spację.
Nie wiem, czy to zareaguje, bo jak gdyby z tego, co kojarzę, to aby ta funkcja zadziałała, teraz klikam. Cenować to text document. Zawartość zaznaczona. Zawartość zaznaczona. Powinien mi się w tym momencie jak gdyby w tle uruchomić Fine Reader. Na wszelki wypadek damy jeszcze może Enter na tej samej czynności. Cenować to text document. Dobra, na razie nic się nie dzieje, to wychodzę. Automat. O! Zajęte. Automator zajęty, czyli uruchamia mi właśnie po naciśnięciu Entera, uruchamia mi w tle FineReadera, automator gotowy. Bo jak gdyby odwołuję się do jego funkcji, musi być program otwarty. Upewnijmy się, że jesteśmy na automatorze. Alt-tabem wróciłem do automatora. Teraz zaczynają mi wiatraczki pracować w komputerze. Wychodzimy z interakcji. Poza rozdzielony widok biblioteki czynności. I przechodzimy sobie do już samej tej naszej kolejki czynności. Obszar przewijania. Obszar przewijania. Jeszcze poza rozdzielony widok opis czynności. Pionowo element, dziennik. Zmienne. Bez nazwy czwarty workflow, jeden rzecz zaznaczona. Cynować to text dokument. Przeszedłem na kolejkę czynności, wykorzystując szybką nawigację i z tą kolejką czynności wchodzę w interakcję. Nawet nazwy czwarty workflow, jeden rzecz zaznaczona. Cynować to text dokument. Okay. Cynować to text dokument. Wybierz folder. Czynności otrzymują pliki i foldery czynności otrzymują pliki i foldery dodawane do. Poruszam się teraz szybko nawigacją i mamy tutaj jak gdyby instrukcję. Wybierz czynności otrzymują pliki i foldery dodawane do. Chodzi tutaj o to, że mamy po prostu wybierz folder. Kliknąć w przycisk wybierz folder i wybrać katalog ten wejściowy. Naciśnij menu znak oznaczenia. Będziemy wybierz kopiować folder. Pliki. Inny wielokropek. Znak oznaczenia. Inny mamy wielokropek. Tutaj menu, po którym chodzimy strzałkami. Ja wybieram inne. Teraz otwiera się typowy kreator. Inne zaznaczone. Wybierz dialog. To jest pokaż standardowa wybierz dialog. Rzecz tutaj. No, wróć. No. Widok listy. Użytkownicy. Szukaj. Puste. Anuluj. Wybierz. Widok listy. Usunie. Piotr Witek folder. Zwinięte. Widok listy. Obrazki folder. One drycha. Fundacja Instytutu. Widok listy. Rozpoznane folder. Rozpoznane. Dzisiaj 12.26. Daję bez enter. Nazwy workflow. Okno. Rozpoznane. Czynności otrzymują pliki. Rozpoznane. Mam ustawiony ten katalog jako katalog, z którego będą pobierane pliki. Cynować to TXT dokument. I druga opcja w naszej kolejce to jest convert to TXT. Konwertuj do TXT. Cynować to TXT dokument. I z tą czynnością też możemy wejść sobie w interakcję, jakbyśmy chcieli. Na cynować to TXT dokument. 26 rzeczy. Ona się rozwija w tym momencie i korzystając z szybkiej nawigacji możemy sobie tutaj iść dalej. Cynować to TXT dokument. I ustalać pewne opcje. Cynować to TXT dokument. Usuń. Dokument language. Polish, English. Język dokumentu, polski, angielski. On tutaj sobie kopiuje ustawienia na FineReadera. Save output to. Gdzie mają być pliki zapisywane? Biurko. Biurko. Ja nie chcę na biurku, więc naciśnij menu znak oznaczenia. Klikam. Biurko. Piotr Witek. Aplikacje. Dokumenty. Pobrane. Filmy. Muzyka. Obrazki. Inny wielokropek. Znak oznaczenia. Inny wielokropek. Głupio, że nie wskazuję tutaj tego wcześniejszego katalogu, więc znowu daję inne i wybiorę sobie inne. Widok listę. Na wybierz. Konwertera. Widok listę. One drycha. Szukaj. Puste. Nowy folder. Kreatora. Anuluj. Wybierz. Widok listę. Okej. Okay. AGH folder. Widok listę. O, byliśmy. Aplikacje byliśmy. Folder. 30 października. Obrazki folder. One drycha. Fundacja Instytut. Widok listę. Rozpoznany folder. Rozpoznane. Dzisiaj 12.26. Wybieramy. Rozpoznane. Okej. Okay. Rozpoznane. Cynować to TXT dokument. Cynować to TXT dokument. Na cynować to TXT dokument. Cynować to. Usuń. Dokument. Polish. English. Save output to. Z tą czynnością. Rozpoznane. I patrzymy. Save output to. Zapisane pliki będą w rozpoznane. Rozpoznane, czyli w tym samym katalogu. Merge all files. Niezaznaczone. Output file name. Włącz pliki niezaznaczone. Nazwa pliku wejściowego. Puste. Zostawia nazwę oryginalną i OK. Replacaj wszystkim file. Zaznaczone. Tylko zmieniał rozszerzenie. Nie usuwa pliku oryginalnego i tak też jest OK niezaznaczone. Retain layout. Plain text. Układ. Plain text, czyli albo dokument tekstowy. Naciśnij albo menu znak oznaczenia. Plain format text. Tekst sformatowania. Znak oznaczenia. Plain text. Format text. Dobra, zostawimy sformatowanie, format bo text. Czasami jakieś tabelki są czy coś. Kepa numbers, kadrze, folders, zaznaczone. Żeby zachował numery stron, nawyki, stopki. Kepa numbers, kadrze, folders, zaznaczone. Niezaznaczone. Końce linii, Kepa, łamania linii. Advanced set features. Obraz. Dobra, wyniki. Zaawansowane. Set features. Opcje. Use blank line, separate paragraph, niezaznaczone. Pusta linia, żeby oddzielać. Insert tag break, character, tag break, encoding. To są UTF-8. Takie, o, i kodowanie UTF-8 i to nas interesuje na Macu.
UTF-8. Ma więcej opcji. Poza tym to text dokument. Dobra, mamy czynność, więc musimy ją teraz zapisać, więc zapisujemy po prostu Command S. Zachowaj na dialog dla okno bez nazwy czwarty workflow, bez nazwy cztery. Nazwijmy ją sobie może zachowaj czynność folderu jako rozpoznawanie. Rozpoznawanie. Spacja. Może rozpoznawanie podkreśleniem. Skanów. Rozpoznawanie podkreśleniem skanów. Dobra, enter. UTF-8, UTF-8. Okej, okay, w tym momencie mamy już zapisaną czynność. Musimy ją teraz przypisać do konkretnego folderu. I w tym celu przechodzimy do Findera. Przestrzeń z Finder, zawierającą aplikację. Przechodzimy do... Finder, aplikacja, okno, widok listy. Automat, otwarta aplikacja. 20 czerwca, Finder, zajęte. Nie znaleziono na katalog domowy, widok listy. Katalogu domowego. Obrazki folder. Ona trycha, fundacja, otwórz zaznaczenia. I naszego rozpoznany folder. Katalogu wskazanego, utworzonego folder. Prędzej, do którego będziemy kopiować pliki, które będziemy chcieli rozpoznać. I tutaj wchodzimy w menu kontekstowe, czyli Shift Voice over M. Menu. Otwórz w nowej karcie usługi. Grupa przycisków wyboru. Tagi wielo, tagi wielo. Pokaż opcję widoku. Kopiuj rozpoznane. Udostępnij. Szybki przegląd rozpoznany. Utwórz alias. Jak się ta powiel. Funkcja nazywa? Kompresuj rozpoznane. Zmień nazwę. Informacje. Wybierz foldery usług. Wyświetl online. Udostępnij. Przenieś do kosza. Otwórz w nowej karcie usługi. Grupa przycisków wyboru. Tagi wielo, tagi wielo. Kurde. Grupa przycisków usługi. Usługi. Widok listy. Skany folder. Rozpoznany folder. Dzisiaj 12.26. Menu. Otwórz w nowej karcie. Przenieś do kosza. Udostępnij. Wyświetl online. Wybierz foldery usługi. One do synchronizowania. Informacje. Zmień nazwę. Kompresuj rozpoznane. Powiel. Utwórz alias. Szybki przegląd rozpoznany. Udostępnij. Kopiuj rozpoznane. Pokaż opcję widoku. Tagi wielokropek. Grupa przycisków wyboru. Kurczę, nie ma tutaj opcji ustawienia czynności. Usługi. A powinna się znaleźć. Otwórz w nowej karcie. Przenieś do kosza. Udostępnij. Wyświetl online. Dobra. Wybierz foldery usługi. One może to dlatego, że zdałem folder, który znajduje się informacja. W chmurze. Zmień nazwę. Kompresuj rozpoznane. Więc. Widok listy. Rozpoznany folder. Wychodzimy folder, z chmury. Obrazki folder. Ona trycha. Fundacja Instytutu Rozwoju i Regionalnego. Tutaj sobie utworzymy dzisiaj 12.26. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Dzisiaj 12.36. Folder bez nazwy. Zawartość zaznaczona. Zaznaczenie zastąpione. Rozpoznane. Dobra. Piotr Witek, okno, widok przejdę lista. Przejdę z powrotem do automatora. Automator. Rozpoznawanie podkreśleniem skanów workflow. Okno. I po prostu zmienię mu katalogi. UTF-8. Rozpoznane. Po kolei, zobaczmy. Rozpoznane. Rozpoznane. Naciśnij menu znak oznaczenia. Inny wielokropek. Inny. Jeszcze raz. Najpierw zmieniam katalog wybierz wejściowy. Pokaż pasek boczny. Wybierz. Widok. Szukaj. Puste. Pole. Nowy folder. Anuluj. Wybierz. Widok listy. Poziom widok wyżej. Listy. Aplikacje. Rozpoznany folder. Rozpoznane. Dzisiaj 12.3. Rozpoznawanie podkreśleniem skanów workflow. Cymwet to text dokument. Rozpoznane. Cymwet to text dokument. Na cymwet to text. Cymwet. Dokument language. Polisz. In. Save output. Rozpoznane. Miejsce zapisywania. Naciśnij menu znak oznacz inny wielokropek. Inne. Inne. Widok na. Widok listy. Widok listy. No. Aplikacje folder. 30 października 2016. Piotr Witek. Usunięcie użytkownika. Piotr Witek folder. Dobra, widok listy. Aplikacje. Rozpoznany folder. Rozpoznane. Dzisiaj 12.3. Rozpoznane. Rozpoznane. Okej, okay, ten sam katalog. I dajmy. Zachowaj. Zachowaj. Command S ponownie. Finder. I zobaczmy Finder. Przestrzeń Finder. Skrzynka wrzuto. Rozpoznany folder. Dzisiaj 12.36. Menu. Ponownie menu kontekstowe. Otwórz w nowej karcie. Przenieś do kosza. Informacje. Zmień nazwę. Kompresuj rozpoznawanie. Powiel. Utwórz alias. Szybki przegląd rozpoznany. Udostępnij. Kopiuj rozpoznane. Pokaż opcję widoku. Tagi wielokropek. Grupa przycisków wyboru. Tagi wielokropek. Grupa przycisków wyboru. Usługi. Otwórz w nowej karcie. Usługi. Grupa przycisków wyboru. Usługi. Nie mam tego. Usługi. Ustawienia czynności folderu wielokropek. A, są. Ustawienia czynności folderu. Czyli rozwijamy po prostu usługi. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że to będzie w głównym menu kontekstowym, a wystarczy rozwinąć usługi, czyli najprawdopodobniej tam w chmurze też to działa. Ustawienia czynności folderów wielokropek. Ustawienia czynności folderów. Czyli dajemy tutaj sobie Enter na tym. Widok listy. Rozpoznane. Ustawienia czynności folderów. Ustawienia czynności folderów. Okno. Tabela. Wiersz 31. ADD. Nie ujtamy adres CPT. Zaznaczone odbiera. Polecenia z klawiatury. Przechodzimy do tabeli, w której znajdziemy naszą kolejkę czynności. Mhm. Anuluj. Dącz. Anuluj. Tabela. Wiersz 1 z 30. ADD. New. ADD. New item alert SCPT. Jesteśmy ADD. Chyba od bez nazwy czwarty workflow. Tabeli. Bez nazwy workflow. Cylose. 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 HTML. Rozpoznawanie podkreśleniem skanów workflow. Dojść. Open. Rozpoznawanie podkreśleniem skanów workflow. Nacisnąłem po prostu R na tej tabeli. Teraz szybka nawigacja. Anuluj. Dołącz. I mamy przycisk dołącz.
Włącz czynności folderu, zaznaczone. W prawo szedłem. Tabela, wiersz 4.4, włączone, rozpoznane, zaznaczone, foldery okay. Z czynnościami. Mamy informacje włączone, rozpoznane. Rozpoznane, czyli, zaznaczone. Czyli, że na tym katalogu rozpoznane, zaznaczone, rozpoznane. Mamy włączone czynności. Zamykamy te ustawienia czynności. Bodcam. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko sprawdzić, czy działa nasza usługa. Macintosh HD. Wiadomości. Zoom Mandarin Pro. Safari. Skype. Powinien to być jakiś plik z licencją. Macintosh HD. Wiadomo. Safari. Skype. Notatki. Nie mamy tutaj. Skype. Folder obejmuje. Przestrzeń z Finder. Witryny folder. Rozpoznany folder. Tutaj. Licencja PDF. Dokument PDF. Licencja 26. PDF. Kopia licencja PDF. I dajmy iCloud sobie. Rozpoznany folder. Rozpoznany. Rozpoznany folder. Otwórz zaznaczenia. Widok listy. Rozpoznane i wklejam tu. Wklej rzecz. Plik PDF. I zobaczmy, czy coś się podzieje. FinRady OCR Pro zajęty. Otworzył nam się FineReader. Twierdzi, że jest zajęty. FinRady OCR Pro ma nowe okno. FineReader Pro ma nowe okno. To wszystko oczywiście dzieje się tam gdzieś w tle i ja wcale nie muszę jakby temu poświęcać uwagi. O, rzeczywiście dzisiaj gorąco jeszcze, wentylatory szaleją. Przejdźmy Finder. Do Findera. Licencja PDF, dokument tekstowy, zwykła. Licencja i PDF, dokument obok PDF. Pliku PDF, który skopiowałem do katalogu, licencja PDF, dokument tekstowy, zwykła. Znajduje się licencja PDF. Command otwórz. O, otwórz. Przestrzeń z aplikacjami Quick Time Player, Automator, Text Edit, licencja PDF, Polski, Apple Inc. Umowa licencyjna na oprogramowanie, licencja dla jednego użytkownika. Przed użyciem oprogramowania Apple należy dokładnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną, zwaną dalej licencją. Korzystanie przez użytkownika z oprogramowania Apple i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Korzystanie z oprogramowania jest ogromną przyjemnością, jeśli tylko obczajmy, jak to robić. Automator to świetna rzecz, zachęcam do jej stosowania, używania i dzielenia się własnymi jakimiś pomysłami na własne rozwiązania. Ja, tak jak wspomniałem, postaram się opisać krok po kroku w mojej szufladzie, co tutaj robiłem, co prezentowałem, to dla osób, które wolą sobie poczytać niż oglądać, ale widzicie, że to działa, tak więc zachęcam do testowania, dzielenia się wrażeniami i zachęcam Was oczywiście do lajkowania, subskrybowania tego kanału i podsyłania mi pomysłów na kolejne nagrania tego typu. A tym razem bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z mojej szuflady. Kłaniam się, Piotr Witek.